Tak wyglądał pogrzeb Franciszka Pieczki. Pochowano go z honorami, przyszedł sam Andrzej Duda. Franciszek Pieczka zmarł w wieku 94 lat, pozostawiając pogrążonych w żałobie bliskich. Legendarny aktor wychował całe pokolenia widzów swoimi rolami w tak kultowych produkcjach jak Quo Vadis czy Ziemia Obiecana. Największą rozpoznawalność przyniosła mu jednak rola Gustlika w serialu Czterej Pancerni i Pies. Wspaniała postać polskiego świata filmu spocznie w rodzinnym Aleksandrowie, u boku ukochanej żony, do której mógł wreszcie dołączyć. Tylko u nas znajdziecie relacje z ostatniego pożegnania Franciszka Pieczki. Franciszek Pieczka zostanie pochowany obok ukochanej żony. Pogrzeb wspaniałego aktora odbędzie się w Aleksandrowie. Franciszek Pieczka na zawsze pozostanie w pamięci widzów. Jego rol w takich filmach jak Potop czy Quo Vadis przeszły już do historii. Jednak największą popularność aktorowi przyniosła rola Gustlika w kultowym serialu Czterej Pancerni i Pies. Teraz już tylko na ekranie będzie można ponownie doświadczyć magnetyzmu Pieczki, który zmarł w wieku 94 lat. Już jakiś czas temu pytany o śmierć odpowiadał śmiało, że nie tylko się jej nie boi, ale i ma nadzieję dołączyć po niej do ukochanej żony. Henryka Pieczka zmarła w 2004 roku, po blisko 50 latach małżeństwa z legendarnym aktorem. Teraz Franciszek Pieczka spocznie obok miłości swojego życia, z którą doczekali się także dwójki wspólnych pociech. Pogrzeb Franciszka Pieczki odbędzie się w rodzinnym Aleksandrowie w najbliższy czwartek. 29 września o godzinie 12 w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie Falenicy. Po mszy święta nastąpi odprowadzenie zmarłego na cmentarz w Aleksandrowie. Także i my będziemy uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu wspaniałej legendy polskiego filmu. Franciszek Pieczka na zawsze pozostanie w naszej pamięci, poniżej znajdziecie relacje z pogrzebu aktora.